'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. To co? Smacznego, Mikołaj. Ściągamy ozdoby. Do kiedy trzymacie swoje ozdoby? Powiem, że myśmy mieli, mieszkając w mieszkaniu, chyba do marca w pewnym momencie. Miki, chodź tu. Wszyscy już zdrowi. Tak, jak to dobrze być zdrowym, tak. Nie? No, to jest super. Mikołaj najbardziej. Wczoraj mieliśmy ciężko, bo idą mu ząbki, ale z tyłu. Ale dzisiaj, jak widzicie... Z tyłu ząbki. Pełnia energii. Ściągamy ozdoby, rozbierasz choinkę z nami, Miki? Rozbieramy, będziesz w końcu mógł pościągać sobie baniczki. Tak, no. Ale Miki był bardzo grzeczny, powiem wam, nie wiem jak wasze dzieciaki, czy choinka się ostała, czy mieliście problemy, natomiast Mikołaj, super, miał tam parę ozdób, które mógł zdejmować. To był taki jelonek, który właśnie tam chwilę temu go zawiesił na choinkę, to były autka takie ze dwa, to wtedy te ozdoby wiedział, że może sobie zdejmować i tam z nimi działał, no nie? O, i lubi dotykać dzwoneczków, tak? Tak, dzwoneczki najfajniejsze. Ja już zacząłem ściągać, tutaj mam już te ozdoby ściągnięte z okien. Ja je zawsze tak plastruję, żeby później łatwo było je w przyszłym roku rozwiązywać, żebym się nie wściekał na siebie z zeszłego roku. Odgapcie sobie sposób od Krzysia, bo to jest naprawdę dobry patent. Ja wam pokażę, bo nie wiedzieliście, co Marta dostała od Mikołaja pod choinkę. Od Mikołaja, małego Mikołaja naszego, synka. Tam jest zmywarek puść. Ty lubisz puszczać zmywarkę, nie? To jest Pandora. Marta ma bransoletkę, więc sobie zawiesi. A tutaj dostała ode mnie. Też Pandorę. Rozpakuję. Ciastek tylko jeszcze zapakowany, Martusia jeszcze nie rozpakowywała, więc tego nie ruszam. Ale tak, no, to będzie na przyszły rok już, bo teraz wiesz. Ale rozpakuję. Słodziak z laską cukrową, to jest najlepsza zawieszka ever. Teraz sobie je dam na górę. Mikołaj tam działa. Musimy się zmobilizować, kochanie, do tego, żeby to zacząć robić. Co? No bo tak... A jeszcze byśmy to zrobili, jeszcze to. Mikołaj, oczywiście swoje borówy, które dostał wczoraj od dziadków. Tak. No to zrób am. Nie oszczędzaj, możesz to zjeść od razu. Ale dobra borówa. A nie, nie, nie. Popatrz, tatuś to pozwijał i to musimy schować, teraz będzie na przyszły rok. No, tutaj to jest ta wtyczka, tak. To jest ta wtyczka, którą cały czas naciskałeś. Tak, bo operatorem girland był Mikołaj w tym roku i on cały czas robił dyskotekę tutaj na obu girlandach. Potem obczaił, mam włosa, lity gdzieś tu, potem obczaił sobie ten pilot, no to jak sam zobaczył, że może zmieniać programy i girlandy go słuchają, to już po prostu na chwilę był spokój z pilotem od telewizora albo naszymi telefonami, bo Mikołaj bierze nam telefon i hajo, 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 tak, hajo, hajo robisz? Hajo, hajo, tak, hajo, hajo robisz. Do babci dzwoni, do cioci dzwoni, non stop, no napięta linia, do Mikołaja się nie dodzwonisz, nie? On cały czas robi hajo, hajo. Oglądał z nami fajerwerki, obudził się jak strzelali. Tak, no. I nazwał je bamba za oknem. Tam było, tak. Tam za oknem było bamba. No powiem, tym małym Mikołajem wczoraj byliśmy właśnie u rodziców Krzysia i zobaczyłam zdjęcie Mikołaja z Wigilii z tamtego roku. Jaki był maleńki Krzyś. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to zdjęcie, bo tak zawsze się odświeża co roku. Dziękuję. O, Ale to teraz ty. Mamusia ma, teraz Miki. Dziękuję. Ups, wypadło. Musisz ją znaleźć. Dobra, przynosi te mniejsze pojemniki, czy nie? Na razie chyba do tych dużych. Bo mamy jeszcze ten na kółkach i ten na kółkach byłby spoko na girlandy chyba. O, zdejmowanie, nie wiem, zdejmowanie ozdób świątecznych jest nawet przyjemne, bo to tak wiecie, ozdoby świąteczne cieszą, bardzo cieszą, ale w tym grudniu. Potem jakby w moim odczuciu robi się taki jakby bałagan, czy coś takiego, nie wiem jak to nazwać. Natomiast wolę, gdy one są po prostu już pozdejmowane. Jeszcze pójdę raz. Pomniejsze pojemniki.
Dobra, najlepsze, co wam pokażę. Kupiłam stojak z Sinseya, znaczy osłonkę na stojak, na choinkę. Okazało się, że jest za mały, bo mamy dużą choinkę. Potem żeśmy zachorowali i nie byłam w stanie go oddać. Zostałam z za małym stojakiem, nie wiem. Będę go musiała schować i w przyszłym roku, nie wiem, może siostra Krzysia będzie go chciała. Może się jej przyda, bo też zmieniała choinkę. Nie! Nie chcesz już? Oj, podasz mi tam tą boróweczkę, co spadła? Super, dziękuję. Chodź, idziemy pomóc tatusiowi, tak? Ale cieszę się na zdejmowanie tych ozdób. Kolejna część przed nami. Co? Od razu wam mówię, bo może ktoś pierwszy raz będzie miał akcję pod tytułem baterie w lampkach choinkowych i tak dalej. Zawsze przed schowaniem wyjmujcie baterie, bo się wam po prostu wyleją przez ten cały rok i potem całe lampki będą nie do użytku. Myśmy tak raz sobie zrobili, że zostawiliśmy, no i potem były do niczego. Controlling all of my thoughts, I want you on my body. Turning me on, baby, you know you got me. Got me tripping over all of these lines. I can't fight you. I'm spinning down, head over my heart, turning inside out. Love me in the dark, looking at you now. I can't get enough when you touch me like that. Chłopaki dzielnie zdejmują ozdoby z choinki, a ja zrobię obiad, bo już wszyscy jesteśmy głodni. Potem Mikołaj pójdzie spać, więc prawie teraz będą kluski i żeberka. Najpyszniejsze żeberka, jakie robiliśmy, nie kochanie? Tak. Najlepsze, tak. Najpyszniejsze, pyszny sosik. Okala jest z każdej strony, są przypieczone i soczyste. A mów mi jeszcze. Ach, mięsko odchodzi od kości. Ach, no tak. Dostaliśmy wczoraj kluski od mamy Krzysia. Są najpyszniejsze kluski. Ja też robię dobre, ale jednak mała Krzysia nie ma sobie równych. Także dzisiaj będą kluchy i żeberka. Swear your love is ecstasy. Get high when you're next to me. I'm in the clouds.
The touch is my remedy. Lose all of my sanity. I love the sound when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone. Baby, you make it look easy. At the top, but you come meet me. Ah, rise and shine like the sun. You're the coffee. Poszedł na drzemkę, także dokończymy wszystko. I zobaczcie. O, choinka już częściowo jest zapakowana. Śmiejemy się z Krzysiem, że w tym roku mamy mózg plus 500, bo zwijamy to z taką dbałością, żeby na koniec tego roku bez problemu sobie to porozwijać. I tutaj, jak widzicie, choinka już leży. Zapakowana. Nie składamy jej jakoś mocno. Jak widzicie, ona jest mocno rozłożona i nie przyciskamy jej, tylko tyle, co musimy, żeby się zmieściła w pudełku. Natomiast chcemy tego zrobić jak najmniej, bo potem ona jest fajna, dłużej nam będzie służyć. Wiadomo, jak macie choinkę i ona po jakimś czasie przez to takie ściskanie, no po prostu się jakby, nie wiem, wyrabia, wytłacza, odciska, mnie łamie, no kiepsko to wygląda po prostu, no jest szybciej do wyrzucenia niż jak robimy to delikatnie, więc jeżeli ma się miejsce i możliwość, bo wiadomo, że nie zawsze jest możliwość, żeby ta choinka tak ładnie stała, bo najlepiej to by było, wiecie, założyć tylko na choinkę worek, najlepiej z tymi bombkami i włożyć do jakiegoś pokoju i tylko ściągnąć worek przed świętami. Od mojej strony może w górę idzie choinka. Maksymalnie 2 zimy. Sprzątamy calutki dzień, bo jeszcze wzięliśmy się za ten nasz nieszczęsny pokój, który jest składzikiem i nasz salon wygląda tak. Dziękuję bardzo, bez odbioru. Jesteśmy mistrzami kitrania, jesteśmy beznadziejni w sprzątaniu. Ale za to kitrać moglibyśmy was wiele nauczyć. Także jeżeli coś, to korepetycje u Marty i Krzysia, polecamy się. Zdecydowanie. Teraz kawa, no i będziemy patrzeć, jaki tu jest syf, bo mam na liście napisać, że trzeba odpocząć dzisiaj i mieliśmy się nauczyć odpoczywać w tym roku, więc ten bałagan na pewno skubany nie ucieknie, chociaż bym bardzo chciała, ale nie ucieknie, więc jak sobie odpoczniemy, to wyniesiemy to na górę, bo i tak Mikołaj jeszcze śpi, wyobraźcie sobie, mamy godzinę 17, także bardzo ładnie. No, pani się obudzi zaraz. Zaraz się pewnie obudzi, ale i tak śpi bardzo długo. Śpi od pierwszej? Drugiej? Od drugiej chyba. Od drugiej, bo nam ostro tutaj pomagał. Tak, on był wykończony. No to nie jest jakoś długo. Raz, dwa, trzecia godzina. No ale wczoraj, wiesz, wczoraj w ogóle Mikołaj był cały czas na chodzie, nie spał ani chwili, więc dzisiaj odsypia. Dobra, mam okropne tutaj, strasznie wyglądam. Wyglądam jak wywołuje się duchy, tylko od góry trzyma się latarkę.